Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał i witam was w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Little Nightmares. Albo na polskie, Małe Koszmary. Tak, jest to gra, która wyszła w 2017 roku i była mi dosyć często na różnych live'ach rekomendowana, bym właśnie zabrał się za nią albo w postaci live'ów, albo w postaci let's play'a. Więc dzisiaj nadszedł ten dzień, aż w końcu się zmotywowałem i dzisiaj widzicie ten pierwszy odcinek i być może następne odcinki z tej serii. Bardzo ważne, jest to gra, która jest takim trochę horrorkiem, więc tutaj no, można by powiedzieć, że jest to trochę platformówka w stylu takim horrorowym. Nie wiem, jakkolwiek możemy sobie to zainterpretować. No i cóż, zapraszam do oglądania. Myślę, że wam się spodoba ten oto let's play. Przynajmniej będę się starał, żeby wam się on spodobał. No dobra, wciskamy sobie nową grę, dlatego że już, jak widzicie, zacząłem, ale to wszystko przez to, że chciałem sobie trochę potestować, no i niestety poprzednie nagranie mi nie wyszło. Dlatego to jest moja trzecia próba, żeby zabrać się za ten let's play. Tak więc bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Oczywiście, że tak. O, jakieś światełko wychodzi. O, już pad mi zawibrował. Dobra. Okej. Tak więc już możemy sobie tutaj sterować. Wszystko fajnie, kółeczko to mamy tutaj, zapalniczkę. No i witam was w Little Nightmares. Tak jest. Więc czym się różni Little Nightmares od gier, które ogólnie nagrywam na kanał? Przede wszystkim jest to, no tak mi się mówię, wydaje, że jest to taka platformówka z elementem horrorowym, chociaż bardziej tutaj bym nastawiał na elementy horrorowe, bo tutaj dużo będzie, powiedzmy, takich pseudo jumpscare'ów. Jest to też gra, która nie ma fabuły. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się, ta gra nie ma fabuły. Tutaj tak jakby gracz musi interpretować sobie fabułę. Tak więc to nie jest tak, że tutaj mamy fabułę, że o, bohaterka, ponieważ to nie jest on, to jest ona. My gramy teraz z bohaterką o dźwięcznym imieniu Six. Dokładnie tak, ona się nazywa Six i jest takim żółtym kapturkiem. Choć to jest bardzo fajne, bo z jednej strony szkoda, że nie widzimy jakby twarzy naszej głównej protagonistki, naszej bohaterki, naszej dziewczynki, ale z drugiej strony wiecie, jak to jest. Kaptur czy też czapka z daszkiem to jest przecież, powiedzmy, taki synonim tajemniczości, więc my możemy się co jedynie domyślać, jak ona wygląda. Dobra. To jest tak, L2 sobie kucamy i przejdźmy sobie dalej. Ponieważ jak widzieliście przed chwilą, otworzyliśmy sobie klapę. Warto byłoby tutaj sobie zapalić światełko, bo czemu by nie. Ogólnie naprawdę graficznie ta gra mega wygląda. Moim zdaniem bardzo ładna gra roku 2017. I chyba w 18 wyszło DLC, o ile dobrze pamiętam. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. I teraz coś, co uwielbiam w grach wideo ogólnie. Widzicie, jak sobie tutaj pada deszcz, nie? Prawdopodobnie gdzieś tam na górze, na dworze pada deszcz, dlatego tutaj widzimy te krople spadające, albo nie wiem, ktoś ewentualnie myje się i my jesteśmy w jakiejś kanalizacji. Dobra, to nie jest istotne. W każdym razie,
Podejdźmy sobie tutaj. I patrzcie. Jeżeli tutaj oczywiście będziecie widzieli. Spójrzcie na to. To jest coś, co ja uwielbiam w grach wideo. To jest taki mały element, ale on naprawdę mega cieszy oko. Co to jest? Widzicie teraz, co się dzieje? Te krople spadają na kaptur Six. I one się odbijają i spadają dalej. To jest bardzo fajne. To jest takie troszeczkę realistyczne. Mogę to tak ująć. Dobra, jesteśmy teraz po drugiej stronie. Coś mamy tutaj ciekawego? Chyba nie. A jednak mamy coś ciekawego. Ho, 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 mamy tutaj schody, które prowadzą nas do góry. Czyżby to schody do nieba? Przekonajmy się. Ale efekty wizualne są naprawdę tutaj mega, nie? Jakby ktoś się pytał, tak, gram w tę grę na PlayStation 4. Wiem, że jest możliwość grania w tę grę na PC, ale stwierdziłem, że sobie tę grę kupię na PS4, dlatego że jestem konsolowym graczem, jak to już niejednokrotnie podkreślałem. A co to jest w ogóle za figurka? O kurde. Możemy to wziąć? Chyba nie. Chyba nie możemy. A nie, wzięliśmy to, my to przesunęliśmy. O kurde. To nawet upadło. Ten posążek czegoś tam. Coś my tutaj mamy, wiecie. Ja wiem, że mogę już iść na prawo, bo widziałem tam taki mały otwór, gdzie mógłbym się dostać. Ale jednak wolę poeksplorować, bo w takich grach eksploracja to jest jakby trochę podstawa. Weźmy, spróbujmy otworzyć to. Kurde, najgorsze jest to, że tutaj jest tak ciemno. Wiecie co? A da się jakoś rozjaśnić? Tak lekko. O, żebyśmy cokolwiek tutaj widzieli. Bo jednak, wiecie, jest trochę za ciemno i potem, no, do Lipton jest. Jak to mawiają. Dobra. To przejdźmy sobie teraz tak. O, właśnie. O, tutaj jakaś kanapa. I fajki. No, ten, kto tutaj mieszka... Albo mieszkał w sumie, bo nie wiem, może to jest opuszczone już miejsce, może ktoś tutaj faktycznie mieszka. To musiał być niezłym jaraczem szluków. Tyle fajek tutaj zostawić, nawet nie posprzątał po sobie. Jezus Maria. Dobra, widzę, że tutaj gra nam każe dostać się tutaj, na samą górę. A więc spróbujmy się odbić. No dawaj, dawaj, dawaj. Skok wzwyż. O, dostaliśmy od razu trofkę, widzicie? Jak fajnie. A jednak nie możemy się dostać wzwyż, szkoda. Więc może tutaj trzeba się dostać. Może, może. Może, może, może. Nie mówię, że nie. Choć preferowałbym tutaj, bo jednak tutaj mamy otwór. Jakkolwiek to brzmi, bez żadnych skojarzeń z boczuchy jedne. Skoczyć i chwycić. A, dobra, okej. Nie mogłem tutaj tego... W sumie to tak próbowałem, ale nie zajarzyłem tego, żeby R2 wcisnąć. Dobra, mamy tutaj papier toaletowy. Chyba to jest nawiązanie do Jima. Chyba zgubiłeś co nieco, mój drogi kolego. Kapciuchy, o. Fajnie jest sobie w kapciach chodzić po domu, bo przynajmniej wiecie, wtedy jest ciepło, nie? W stopy. A nie, że musisz chodzić po zimnej podłodze. O, i mamy tutaj krzesełko i kolesia, który chyba psychicznie nie wytrzymał. Pewnie to jest ten właściciel tego oto całego, powiedzmy, obszaru, tego pomieszczenia, tego jakby budynku. I pewnie to on jarał te szlugi i w sumie skończyła mu się paczka, więc stwierdził, jolo, koniec z moim życiem. Nie no dobra, to było zbyt straszne, nie żeby coś. Dobra, spójrzmy, co my tutaj mamy. Co mamy w ogóle dostępnego tutaj? No możemy wejść na to krzesło chyba. No to już jest połowa sukcesu. Ale też chyba możemy przesunąć to krzesło, co nie? Oczywiście, że tak. Możemy przesunąć, jak najbardziej. I korzystajmy z tego, póki możemy. I wydaje mi się, nie jestem pewien stuprocentowo, ale trzeba będzie tą klamkę, do tej klamki doskoczyć. Tylko wypadałoby wtedy odwrócić to krzesło, cholera jasna. Spróbujmy tak zrobić. Zróbmy tak i do klamki doskoczmy.
No, to jeszcze nie tak. To jeszcze nie tak. Powiedzmy, że tak. O. A kurde, nie chce się kurde złapać tej klamki. A ty. A widzicie, już się udało. Patrzcie, jakie 300 IQ. Dobra, idziemy sobie dalej. Udźwiękowienie tej gry jest mega. Aj, czekajcie, to jest w ogóle wiatrak jakiś? Bo tutaj widzę, że się śmigła kręcą. Być może. Być może jesteśmy w jakimś, nie wiem, w jakimś diabelskim młynie czy coś. No to jest dosyć proste, bo tutaj trzeba za pomocą tego dostać się na lodówkę, z tego co widzę. Chyba. A może jednak nie, a może jednak... A widzicie, jednak nie. Jednak trzeba było otworzyć lodówkę i teraz za pomocą tego doskoczyć sobie tutaj. Okej. Six, czemu ty to zrobiłaś? Czemu ty tak uczyniłaś? Tak się nie robi. Wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Ja mam grę tak trochę ściszoną sobie w głośnikach, ale ja tak dobrze i głośno słyszę te dźwięki, że mam czasami wrażenie, że tu jakiś jumpscare serio wyskoczy, nie? I tego się najbardziej obawiam, że ja tutaj nawet na zawał zejdę w trakcie nagrywania tego let's playa. O, jakieś gluty tutaj spadają. Warto uważać. Nie chciałbym zginąć. Słyszałem w ogóle, że w tej grze można zginąć na przeróżne sposoby. Nie wiem, czy to jest prawda. Być może tak. Być może to jest prawda. Aczkolwiek zobaczymy. Dobrze, doskoczyliśmy sobie. Idziemy dalej. Okej, okay, zamknięto. Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Musiałem troszeczkę rozjaśnić gierkę, bo niestety słabo coś widziałem. Weźmy, spróbujmy coś takiego zrobić. O, widzicie? Dobra, lecimy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? O, cholerka, co to za pomieszczonko? Ej, to jest jakiś lampion, czy mi się wydaje? Okej, okay. Trochę to było creepy. O nie! O nie! Najgorzej, ty! Spadłem na sam środek smoły! Z tymi czarnymi glutami! Matko bosko! Czemu tak? Dobra, gdzie mamy checkpoint? Dobra, tutaj mamy niestety, chcąc nie chcąc. Dobra, wyłaź szybko, Six! Szybko, szybko, szybko! Wyłaź stąd! Unikaj tych stworów! Szybko, szybko, szybko! Tak, tak, tak! Uciekaj przed tym, uciekaj! Doskonale, doskonale! Jest dobrze. Dobra, kolejny lampion mamy. Zapal go. Dobra, mamy autosave. Chociaż wydaje mi się, że to raczej nie jest autosave za pomocą tych lampionów. Wydaje mi się, że to zapalanie lampionów jest opcjonalne. Być może mogę się mylić. O, grzybek. Halo, gdzie ty? Aha, fajnie, fajnie. Nie, Six jakby nie doszła do tej belki, która była tam po drugiej stronie, po której ten grzybek przeszedł. I ona stwierdziła, że spadnie w dół. A i dobra, tutaj mamy z powrotem checkpointa. Niedobrze. Ale lampion mamy już tutaj ten zapalony, dobra. To fajnie. I teraz powolutku do przodu. Grzybek tam sobie poszedł, a my sobie tutaj powolutku po belce. Dokładnie tak. Nigdzie się nie śpieszymy. To jakieś puszki, chyba kurde ktoś sobie jadł zupę puszkowaną, jak to za czasów PRL-u było. Okej. Okay. Idziemy sobie, idziemy. Teraz trzeba będzie chyba doskoczyć, ta. Nie ma innego wyjścia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dosyć taka koślawa droga, o! Mamy tutaj chyba quick time event, tak mi się wydaje. A może nie quick time event, kurde, jakoś to inaczej nazywało. W każdym razie chodzi tutaj o to, że będziemy musieli teraz to kółko ogarnąć. Wiecie,
otworzyć sobie drzwi i wtedy, nie? Ogarnąć. Ogarniamy to. Za pierwszym razem, moi drodzy. Za pierwszym razem. Mówiłem, że będzie za pierwszym razem. Dobra. Jesteśmy teraz w pomieszczonku, gdzie jest jakiś tutaj taki wentylator u góry. Tutaj mamy jakieś przejście. Zobaczmy, czy możemy to otworzyć, bo kurde, to jest naprawdę mega podejrzane. O, grzybek wyskoczył. Ty, mogę to otworzyć, czy nie? Jeszcze raz? Nie. Six nie ma wystarczająco siły. Nie ma co się dziwić w sumie, jest mała i tak ciężko tutaj powiedzieć, że ma jakąkolwiek siłę. Dobra, mamy tutaj jakieś skrzyneczki. O kurde. Co to się dzieje? Co to w ogóle jest tam u góry? What the fuck? Ej, co to było? To był w ogóle człowiek, czy to było coś? Ciężko mi to człowiekiem nazwać. W sumie. Dobra, tutaj mamy kolejne pomieszczonko. Wypadałoby zapalić sobie kolejny ten. Czemu by nie? Dawaj, zapalaj. O, teraz zapaliło się. Super. Przechodzimy teraz tędy. O, znowu mamy jakąś ten. Jakąś tutaj, kurde, nie wiem, kolekcję papierów toaletowych. Za dużo ich jest tutaj trochę, powiem wam szczerze. Jakiś tutaj szczur był. Dobra, pamiętacie jak na początku wspominałem wam, że możemy tutaj ginąć na różne sposoby? To właśnie macie tutaj jeden z tych sposobów. Okej, okay, dobra. Dobra. Będąc teraz u góry, trzeba to jakoś fajnie rozegrać. Więc może wypadałoby jakoś znaleźć, powiedzmy, coś, co spowoduje, że te tutaj kraty nie będą pod napięciem tak zwanym. O, i mamy tutaj wajchę. Więc przestawmy sobie tą oto skrzynkę z papierem. Dawaj. Dokładnie tak. O, tutaj rolka zleciała. Kurde. Ładnie. O, i spoko, możemy sobie teraz przejść. My jesteśmy po drugiej stronie, oczywiście, że tak. Tutaj mamy jakiś pokój dziecięcy, widzę. Po czym rozpoznaję, że to jest pokój dziecięcy, chociażby po klockach, które tutaj są z tymi oczami. I po tych łapkach. Masakra, co tutaj się dzieje. Dobra. I teraz biegiem. Tutaj jest otwór, który, a raczej okienko, które pozwoli nam dostać się z powrotem na tamtą stronę, ale myślę, że my nie chcemy, że tak powiem, dostać się na tamtą stronę. Więc wypadałoby pójść dalej tutaj. Kurde, muszę usiąść sobie tak, żeby mi, powiedzmy, łba nie ucinało. O! I zepsuliśmy Tomka i przyjaciele. Widzicie, to jest powód, dlaczego Tomek i przyjaciele już nie jest w tym, w telewizji. Po prostu zepsułem kolejkę już. Niestety, przepraszam was, moi drodzy. Wybaczycie mi to, czy nie? I tutaj chyba kolejne coś musimy przesunąć, tak mi się wydaje. Nie, tego nie przesuniemy, bo to jest za ciężkie. Kurde, trzeba to jakoś ogarnąć, żeby dostać się na drugą stronę. Jakby to zrobić? Tutaj mamy huśtawkę. Da się dostać na tą huśtawkę? Da się, oczywiście, że się da. Tutaj też się możemy dostać, ale fajnie byłoby zrobić tak, żebyśmy nie zostali porażeni prądem. Więc wypadałoby jakoś znaleźć drogę, która by umożliwiła wyłączenie tego cholerstwa pod napięciem. To mnie w ogóle dziwi, że te kraty są pod napięciem. Trochę dziwne. Ale dobra, okej, nie kwestionuję tego, co tam twórcy gry sobie zażyczyli.
Może oni chcieli coś takiego zrobić. Może takie coś jest też w naszym realnym świecie. Nie kwestionuję tego, ale też nie potwierdzam, że coś takiego ma miejsce. Więc... Kurde, źle to zrobiłem. Źle. Skoczmy sobie tutaj, dokładnie tak. Myk. Być może tutaj trzeba coś odpalić. Dobra, biegniemy. Dobrze. Patrzcie, zdążyliśmy. Widzicie? Wiedziałem, jak to trochę ugryźć. Widzicie? Wiedziałem, że tamta walcha służyła też do tej, do tych drugich krat. Dobra, idziemy dalej. Mamy autosave'a. Super, świetnie. Udało się. Jakbyście się pytali, tak, gram w tę grę na ślepo. A tutaj jakiś koleś mnie zaprasza do imprezy, Snajker. Uwaga na wielkie oko, ponieważ to oko, z tego co słyszałem, jest w stanie nas sparaliżować lub zamienić nas w posąg, z tego co słyszałem, bo jest to też możliwe. Czytałem takie teorie na temat tego oka. Być może one są prawdziwe, być może i nie. Dobra, dobra, Six, złap się tutaj. O, weź teraz ten i rozpal. Dokładnie tak. Tak jak ja tutaj sobie życzyłem tego. Da się tutaj wejść? Chyba nie. Chyba za pomocą tych krat co jedynie możemy teraz polecić do góry. Także uczyńmy to. Bo myślałem, żeby tamtego grzybka uratować, wiecie? Bo on tam sobie stoi usamotniony i kurde szkoda by go nie uratować. Tego grzybka. Ale dobra, na najwyżej... Kurde, co jest grane? Zapominam ciągle, że ja X wciskam i to przez to Six zeskakuje, nie? Dobra, trudno się mówi, idziemy dalej. Szkoda tego grzybka. Papa, grzybku, miło było cię poznać. Zastanawiam się, co to są w ogóle za drzwi. Dokąd one prowadzą, tak szczerze? Bo to raczej nie jest toaleta. Za dużo tutaj byłoby toalet. Co to jest? Toaleta dla dziewczyn, facetów, niepełnosprawnych, niepełnosprawnych umysłowo. Nie wiem, upośledzonych? O kurde, co to za pomieszczonko? Ty, znowu ta figurka jest. Weźmy ją. Weźmy ją gdzieś, o tutaj dupnijmy. No. Idź figurko straszyć gdzie indziej. Idź figurko straszyć gdzie indziej, ja nie mam zamiaru się bać tutaj. Dobra, oko tam dalej się lampi, oko Saurona, kurde. Saurona 100, takiego dosyć znanego youtubera. Takiej legendy, można by powiedzieć nawet. Przechodzimy dalej. Wow. O kurde, to jest to gówno. O nie. Weź kucaj. Idź stąd. Co to jest? Co to za gówniak jest? Idź stąd. Szybko, Six. Szybko. Idź, szybko, uciekaj przed nim. Szybko. O Jezus Maria. O. Jezu, ja myślałem, że ja zginę, nie? Dobra, dobrze, że się tak to skończyło. Teraz za pomocą krat idziemy do góry, bo nie mamy tutaj innej ścieżki, niestety. Łapiemy się tutaj. Dokładnie tak. I otworkiem tutaj. Kucamy. Idziemy sobie tym oto takim tunelikiem. Aj, ale naprawdę, ja nie wiedziałem, że to gówno tutaj wyskoczy aż. Mam nadzieję, że z tym gównem nie trzeba będzie walczyć, bo ja już, kurde, trochę zesrany jestem. O, szczury tutaj uciekają sobie. Co jest grane? Ty, brzuch nas boli. O kurde. Ej, ale chyba to nie oznacza, że Six jest w ciąży czy coś. Mam nadzieję, że nie.
No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z pierwszego odcinka z Little Nightmares. Powiedzcie, czy wam seria zaczyna się podobać, w sensie ten chociażby odcinek. I co? Napiszcie, co sądzicie na temat tej gierki i możecie napisać własne teorie oraz spekulacje na temat Little Nightmares. Ja sobie z chęcią poczytam wasze opinie na temat tego, co tutaj się dzieje w tej grze i jaka według was może być fabuła tej gry. I swoją drogą, łokieć mi tutaj ucięło ten. O, kurde. Trzeba to naprawić, kurcze. Pieczone. No może nie tak, ale powiedzmy, że tak. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, po więcej, bo różny content tutaj prowadzę na kanale, więc może coś ci się tutaj spodoba, a może i nie. Zapraszam do wbicia na grupę na fejsie, na Discordzie, wszystkie linki podane są w opisie. My widzimy się w kolejnym odcinku z Little Nightmares i nie tylko. Na razie!